Znajdujemy się pod kapliczką świętego Wawrzyńca w Bobowej. Mało kto wie, że właśnie w tym miejscu dawniej znajdował się cmentarz. Powodem stworzenia nowego cmentarza był wybuch dwóch epidemii, które nawiedziły Bobową i okoliczne wioski. W 1847 roku wybuchła epidemia tyfusu, która spowodowała śmierć około 336 osób. Jednak to epidemia cholery, która wybuchła 2 lata później, przyniosła większe straty wśród ludności, szczególnie w miejscowości Stróżna, która znajduje się około 1 kilometra właśnie z tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy.